Szczyńsko-Zdrój położone jest w województwie zachodniopomorskim. Pierwszy raz jego mury zobaczyłem w 2020 roku, gdy przejeżdżałem obok w drodze do Cedyni. Bramy oraz obwarowania zaintrygowały mnie wówczas i postanowiłem wrócić do Trzcińska podczas kolejnej nadarzającej się okazji. Trzcińsko-Zdrój pierwszy raz odwiedziłem w sierpniu 2021 roku, gdy podróżowałem szlakiem miast z murami obronnymi. Miasto otoczone jest w ponad 90% przez średniowieczne mury obronne, więc włączyłem je do mojego projektu Miasta stojące murem. Ponownie wróciłem tam rok później, w sierpniu 2022 roku, aby zrealizować film będący drugą częścią projektu. Udało mi się wówczas wejść do wnętrza ratusza i zobaczyć kilka dodatkowych miejsc. Miasteczko położone jest malowniczo nad jeziorem miejskim, zwanym również Trzcińskim oraz Trzygłowskim. W XII wieku istniała tam już niewielka osada rybacka, która później została rozbudowana i przebudowana, tworząc zalążek dzisiejszego Trzcińska. Miasto posiadało trzy bramy miejskie: Strzeszowską, rozebraną w 1870 roku, Myśliborską, zwaną Kamienną, oraz Chojeńską, zwaną Rosnowską. Bramy Myśliborska oraz Chojeńska, które istnieją do dzisiaj, powstały w XIV wieku. Prawa miejskie zostały przyznane najprawdopodobniej około 1281 roku. W początkowych czasach istnienia miasto było częścią Nowej Marchii, później należało do korony czeskiej, a na początku XV wieku przez około rok stanowiło część Królestwa Polskiego. Ostatecznie jednak Polska odsprzedała te ziemie Krzyżakom. W Trzcińsku zachował się średniowieczny układ urbanistyczny. W centralnej części miasta znajduje się rynek, a na nim wyróżnia się piękny budynek miejskiego ratusza, który powstał na początku XIV wieku po przebudowie domu kupieckiego. Uważa się go za jeden z najstarszych i najlepiej zachowanych w Polsce. Najciekawszym miejscem jest gabinet burmistrza, gdzie zachowały się przepiękne freski. Warta uwagi jest również sala posiedzeń Rady Miejskiej. Oprócz ratusza warto zwrócić uwagę na budynek poczty z końca XIX wieku oraz kamienicą na rogu Kościuszki i Chojnickiej, która również pochodzi z tego samego okresu. Wczesnogotycki kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy pochodzi z XIII wieku. Pierwotnie miał jedną nawę, a w XV wieku został przebudowany na świątynię trzynawową. Kościół zbudowany jest z granitowych ciosów, natomiast wieża jest kamienno-ceglana. W jego wnętrzach znajduje się neogotycka ambona z 1894 roku, organy z tego samego okresu oraz barokowa tablica nagrobna Anny Katariny Wąkunow z 1650 roku. Przechadzając się uliczkami Starego Miasta, zapewne rzuci się Wam w oczy niska zabudowa, która nadaje klimat. Porównując ją do innych miasteczek, cieszy to, że w obrębie murów miejskich nie znajdziemy blokowisk z czasów PRL. Dodatkowo spacerując, zwróćcie uwagę na ciekawe klamki, które można zobaczyć w wielu domach. Pierwotna długość murów obronnych w Trzcińsku wynosiła 1697 metrów, a do chwili obecnej przetrwało ich 1564 metry, co stanowi 92%. Budowę miejskich obwarowań rozpoczęto na przełomie XIII i XIV wieku. Miały do 120 cm grubości oraz 9 m wysokości. W ciągu murów znajdowało się 51 baszt otwartych, z których w XV wieku kilka przebudowano na baszty zamknięte. Mowa tu o basztach bocianiej, prochowej i lodowej, zwanej zachodnią, które istnieją do dzisiaj. Oprócz nich do czasów obecnych przetrwało jeszcze 27 baszt wykuszowych. Przy południowej części murów od zewnętrznej strony można zobaczyć replikę maszyny oblężniczej. W XV wieku Trzcińsko zostało dwukrotnie zniszczone, najpierw w 1433 roku przez husytów, a później w 1468 roku przez najazd książąt pomorskich. W XVII wieku kolejne ogromne zniszczenia przyniosła wojna 30-letnia, a miasto zostało spalone. W XVIII wieku Trzcińsko zaczęło się rozwijać, a odkrycie w 1895 roku pokładów torfu borowinowego spowodowało, że miasto awansowało do rangi uzdrowiska.
Dom uzdrowiskowy zamknięto w 1948, ale nazwa Trzcińsko-Zdrój pozostała do dzisiaj. Druga wojna światowa w ogromnym stopniu oszczędziła miasto. Zniszczenia objęły tylko 20% zabudowań, gdzie dla przykładu w sąsiedniej Chojnie było to aż 80%. Izba Pamięci w Trzcińsku-Zdroju jest niesamowitym miejscem, które warto odwiedzić podczas zwiedzania miasta. Jeśli będzie zamknięte, to koniecznie udajcie się do pobliskiego Trzcińskiego Centrum Kultury, gdzie z pewnością Wam pomogą. Zbiory Izby Pamięci są niesamowite, a w jej wnętrzach znajduje się nawet młyn wodny. Spacerując po Trzcińsku-Zdroju, warto zwrócić uwagę na położony na cyplu nad jeziorem dawny budynek zdrojowy. Obecnie znajduje się tam Dom Pomocy Społecznej i nie można wchodzić do środka. Trzcińsko-Zdrój bardzo mnie urzekło. Biorąc pod uwagę to, że w okolicy jest więcej podobnych miasteczek, np. Chojna, Pyrzyce czy Moryń, to z pewnością jest to ciekawe miejsce choćby na krótki przystanek.